No są to pytania, które tatuatorzy słyszą praktycznie od każdego klienta po kolei. Ojejku. I nie mam pojęcia, co mam im odpowiedzieć. Dzisiaj tematem przewodnim są pytania, czyli jakich pytań nie lubią, nienawidzą tatuatorzy. Kiedy ja się czymś zajmuję, to często mam taką sytuację, że dużo osób pyta mnie dokładnie o to samo, więc pomyślałem, że bardzo ciekawą rzeczą będzie zapytać tatuatorów, jakich pytań oni nie lubią. Być może pojawia się coś non-stop, jakaś konkretna kwestia. I o tym zaraz usłyszycie, więc pora przejść do odcinka. Ile jeszcze? Jak długo? Czy będzie bolało? Oczywiście. Czy można taniej? Bo jestem kolegą, kolegi, koleżanki, siostra, brata. To jest moje ulubione pytanie. Dlaczego tak drogo? To chyba jest taka grupa z nienawidzonych pytań. Wczoraj miałem taką akcję. Pisała dziewczyna: cześć, kiedy masz najbliższy wolny termin? No to spytałem się na co, no bo muszę wiedzieć mniej więcej, czy cały dzień zagospodarować, czy jakieś 2-3 godzinki. I pytam się na co? Na tatuaż. Ty serio? Myślałem, że chcesz, żebym ci panele pierdolił na chacie. No i chyba nie odpiszę już, no ale cóż. Wiesz co, pracuję w sklepie z zielonym trójkącikiem, podobnym do Castoramy, więc jak dobrze zapłaci, nawet i chaty pomaluję, panele wyłożę, wszystko. Za ile kończymy? To jest to szczególnie po 15-20 minutach od rozpoczęcia tatuowania. Ile kosztuje ręka, ile kosztuje tatuaż, bez żadnych szczegółów, co to ma być, gdzie to ma być. No chyba to są najgorsze pytania. Chyba nie mam takich. Zawsze mam taką chillową atmosferę. Irytujące jest to, jeżeli ktoś chce to zrobić prawie za darmo. Jak ktoś jest niezdecydowany, prosi o wycenę tatuażu, to później zdarzają się sytuacje, że na przykład ktoś próbuje negocjować cenę, a jak jest na przykład za drogo, no to cię po prostu już olewa albo odzywa się do innego studia, tak? Najbardziej wkurzające, pierwsze o czym myślę, to standardowo czy boli, bo idziesz na tatuaż, wiesz, że to jest przerwanie tkanki, to musi boleć, nie? Tylko pytanie, czy bardziej, czy mniej. Chyba to bym zaliczył do tych najbardziej wkurzających pytań. To nie w przypadku bardziej pytania, ale bardziej w przypadku negocjacji pod koniec. Ej, może 5 dych taniej, albo coś tego typu, nie? To jest najgorsze według mnie. Pod koniec? Tak, pod koniec, po no. No dawaj do równych 400, jak miałoby 450, nie? A mogę dostać projekt miesiąc wcześniej? Mnie nie irytują pytania o sam tatuaż, czy o projekt, w sensie w trakcie robienia projektu tutaj tak na miejscu, czy o pielęgnację, ale bardzo drażnią mnie pytania, czy cenę projekt miesiąc wcześniej, tydzień wcześniej. Wynika to ze względu na moją pracę, że najbardziej lubię pracować z klientem już na miejscu. Przy większych, bardziej skomplikowanych kompozycjach robię jakiś szkic, ale i tak wolę go omówić po prostu już na miejscu podczas sesji. Także to jest najbardziej znienawidzone pytanie, czy mogę dostać wzór miesiąc wcześniej. Jak to się stało, że zacząłeś tatuować, tak? To jest pytanie, które po prostu, no wiadomo, jesteśmy takimi osobami raczej wszyscy pozytywnymi, aczkolwiek jak musisz odpowiadać na to pytanie tysięczny raz, no to po prostu czasami z moich ust pada coś takiego, że to jest najbardziej znienawidzone pytanie przez nas ogólnie, no wypowiem się w imieniu wszystkich, bo na pewno nie jestem jedyną osobą, którą to spotkało. Na przestrzeni tych wielu lat, no to pytanie padło wiele, wiele razy. No i oczywiście, tak, czy boli i tak dalej, nie? Myśleliśmy, żeby zrobić w ogóle taki napis, tak, kurwa, boli. To są te pytania, które po prostu powtarzają się najczęściej, czyli jak to się stało, że zaczęłaś tatuować, ile lat tatuujesz, od czego się to zaczęło, jak się uczyłaś, czy ciężko jest być tatuatorem. No są to pytania, które tatuatorzy słyszą praktycznie od każdego klienta po kolei, więc zaczyna w pewnym momencie być to dosyć uciążliwe, jak po raz 50 się opowiada tą samą historię swojego życia. Ja nie mam akurat takiego podejścia, jeżeli chodzi o pytania, czy można taniej, bo jestem takim człowiekiem, który stara się w miarę zrozumieć wszystkie sytuacje życiowe. Zazwyczaj takie pytania aż tak bardzo mnie nie irytują. Ewentualnie właśnie to są kwestie, może nawet nie pytania irytujące, co zarzucanie artyście, jakby to ubrać w słowa. Ludzie często nie są w stanie
dać po prostu wodzą fantazji artysty, nie ufają mu w 100%, chociaż i tak widzę dużą zmianę na przestrzeni ostatnich paru lat, że jednak ludzie dużo bardziej zaczęli traktować tatuatorów jako artystów, a nie rzemieślników, którzy po prostu mają zrobić dany tatuaż, tylko faktycznie podchodzą dużo bardziej artystycznie do tego tematu i dają dużo więcej luzu niż parę lat temu. Kurczę, no wiesz, biorąc pod uwagę wymogi profesjonalizmu, nic nie jest. Czasami ludzie przychodzą tutaj z potrzeby posiadania tatuażu zupełnie zieleni i nie wiedzą, z czym to się w ogóle wiąże, nie? Panie, czy można zrobić takiego stromego smoka jak ten? Albo no zrób mi rękaw taki jak ten. Dzień dobry, Pinterest, 500 razy to widzieliśmy. Fajnie jest temu człowiekowi wytłumaczyć, że jednak będzie miał tatuaż taki, a nie inny i jednak fajnie, żeby miał jeden, jedyny wyjątkowy, a nie powielenie jakiejś rzeczy. Czy to będzie boleć? To jest chyba taki top. Zawsze boli. Nie ma czegoś takiego, że nie boli. I szczególnie ludzie, którzy przychodzą pierwszy raz, właśnie pierwsze pytanie, jakie zadają, to jest, czy to będzie boleć? Wiadomo, że będzie zawsze jakoś boleć. Niektórych boli mniej, niektórych boli bardziej. Różne miejsca są różne dla ludzi. Skóra jest różna u każdego, więc to też nie da rady przewidzieć. Mogę komuś powiedzieć, że na przykład na nadgarstku wcale tak bardzo nie boli, po czym się okazuje, że nie wiem, dziewczyna czy chłopak mdleje na podłogę od dotknięcia tylko igłą. Albo mogę powiedzieć, że żebra strasznie bardzo bolą. Mam koleżankę, która parę dni temu powiedziała mi, że ze wszystkich dziar, jakie miała, żebra były najmniej bolesne. To jest naprawdę absolutna losowa sprawa, a ludzie i tak będą pytać, czy to będzie boleć? I nie mam pojęcia, co mam im odpowiedzieć. Okłamać czy przyznać, że tak będzie? Osób z nabijaniem białego tak jest zawsze. To jest największe kłamstwo tatuatorów. Już zaraz skończymy. Biały. Czy będzie bolało? Ile to potrwa? Ile to kosztuje? I czy można taniej? Dokładnie. Czy da radę coś taniej? Nie da. To jest najbardziej pokręcone pytanie. Czy będzie bolało, ale to pewnie każdy to już mówił. Czy da radę coś taniej, czy da radę zrobić tatuaż, który już został zrobiony? To nie da rady. Albo czy mogę się napić? Jeżeli nie masz urodzin tego dnia, nie możesz. A jarać? Jarać można zawsze. Moje znienawidzone pytanie to jest, witam, jaka cena za rękaw? I to jest po prostu hit internetu, a najlepiej, jaka cena? I to jest tylko tyle, bez żadnych znaków interpunkcyjnych, czegokolwiek. Ale najbardziej znienawidzone pytanie do tej pory to jak jakiś klient mnie pytał o cenę pewnego tatuażu, po czym jak napisałam, że porozmawiam następnego dnia, to zaczął do mnie wydzwaniać. Odpisałam do niego, że nie wiem, jestem na jakiejś tam kolacji, nie mogę znać. Napisał, daję 600 i będę dziś o 21. Dzwonił do mnie dalej oczywiście i potem dostałam pytanie, ja do ciebie dzwonię, a ty nie odbierasz. Pytania na przykład, czy to na całe życie, czy to już tak na zawsze zostanie. To też mi się zdarzało. Dogadujemy wzór, wszystko jest okej, kalka jest odbita i ktoś się mnie pyta, na przykład już akceptuje to i pyta się mnie w trakcie działania, a może byśmy to przesunęli? Także to już jest takie. Ojejku, w którym miejscu boi najbardziej? Bo przecież generalnie jest tak, że raczej każdy ma swoje indywidualne miejsca i to nie jest tak, że każdego boli dokładnie w tym samym miejscu, no, że tak powiem, tak samo intensywnie. No dobra, może pomijając żebra czy wnętrza dłoni, to chyba myślę, że to jest bardziej indywidualna sprawa. No i kurczę, za każdym razem jak ktoś chce maglować to samo pytanie, kurczę i no, szkoda gadać, no. Tak, nie no, są targujące się ludzie, oczywiście, no. Czasem nawet zdarzają się tacy, którzy o 10 zł się targują, ale to już jest taka irytacja, że daj spokój. Masakra. Po znajomości, tak? To jest najlepszy tekst. Albo może od razu na samym początku, może porozmawiamy o rabacie, no. Skoro się już znamy, no. Także. Nie przeskoczysz tego. Nie przemyślę, że to jest kwestia tego typu, że ludzie będą się zawsze targować, zawsze chcą taniej. Potrafią ludzie zadzwonić i powiedzieć, dlaczego jest tak drogo, skoro dzwoniłem wcześniej do innego studia i on powiedział mi, że za tak, uwaga, taki sam tatuaż zapłacą u niego taniej. A ja mówię, ale jak taki sam, jak nie widziałeś jeszcze, co ja ci wytatuuję? No to wiadomo, takie standardowe, a czy będzie bolało w tym miejscu, a może za mały, a może za duży, takie bardziej niezdecydowane te pytania. Też trzeba zrozumieć tą drugą osobę, która przychodzi dopiero co się tatuować, ale zwyczaj o ból. To są pytania, gdzie najbardziej boli, w którym miejscu, no i to już jest taka litania, którą powtarzamy. Gdzie jest najfajniej, a gdzie może być najgorzej. Chociaż to nie zawsze się sprawdza, bo niektórzy strasznie na przykład mogą przeżywać na żebrach, a z drugiej strony ktoś będzie sobie leżał cały dzień i nie zrobi to na nim żadnego wrażenia. Są takie dość irytujące, bo bardzo często się powtarzają. Pytanie od klientów, które nie lubię, to jest w sumie dwa.
Pierwsze jest takie, kiedy kończymy. No i tu można wklejać mema, nie? Na zasadzie, kiedy kończymy. No za 3 minuty, nie? Po pół godzinie, jak już gościu z brodą, broda mu wyrosła, no to jest znowu to pytanie, to kiedy kończymy? No tak za 5 minut. A drugie moje pytanie, takie po prostu aż sztandarowe, które po prostu no, nienawidzę, to jest, czy zrobię komuś dziarę po znajomości? No jak sobie rozbierzemy to na części, no to kurde, zazwyczaj to po znajomości to pytają ludzie, którzy w ogóle nie są mi znajomymi. Których dziaram. No wiadomo, no znamy się, nie? Ale to nie jest tak, że no idziemy na piwo, albo się dzwonimy, nie wiem, w urodziny, wszystkiego najlepszego, albo że sobie pracujemy, nie wiem, coś razem robimy poza tym jednym momentem, kiedy robię tej osobie dziarę, więc tak wyskok z takim pytaniem, no to jest też taki trochę dziwny. No ja na przykład po znajomości to rozumiem w drugą stronę. Jak mnie dziara kumpela i chce ode mnie ileś kasy, na przykład na kasie umawiamy, to jeszcze kasierę dorzucam. Jak mi po prostu dziara inna kumpela, która mówi, że ona nie chce kasy, to jej i tak dam kasę i jeszcze jakiś prezencik tego kupię po prostu, a nie, że no po znajomości 100 mniej, no to może po znajomości 100 więcej. Proste. Jeśli kogoś docenię, no to już wchodzi ta kasa w grę, no to jakby pokażmy, że chociaż go tak doceniamy, chociaż to jest po prostu niewymierne przeliczanie znajomości na pieniądze, no ale skoro już płacimy, no to po znajomości można rzucić komuś 100 więcej tak naprawdę, bo to jest jakby docenienie jego pracy mimo wszystko, no nie wiem, trochę bardziej. Dla mnie zawsze to był taki konflikt przeliczania znajomych na pieniądze. I no nie wiem, ale ja zawsze tak po prostu robię. Jak jest po znajomości, to rzucam komuś 100 więcej. Gdzie wiadomo, zazwyczaj ten znajomy i tak nie liczy 100 mniej. Ile to potrwa? To jest pytanie, które zawsze jest dla mnie dziwne, bo oczywiście jesteśmy w stanie na zasadzie statystyki przewidzieć, ile będzie trwało wykonanie wzoru, ale to też nie jest apteka i każdy ten proces przechodzi inaczej, więc jak gdyby pół godziny, 45 minut, 3 godziny, czasami ciężko jest to powiedzieć. Łatwiej to pewnie podzielić na sesje, na spotkania. No i też pytanie, kiedy wyślesz mi projekt, jak na przykład robisz tatuaż realistyczny z internetu, który jest zdjęciem po prostu z jakiegoś stoka, czy z Google i jest to realizm, czyli portret Roberta De Niro, to jak gdyby projekt sam już się zrobił, że tak powiem, no nie? Jest w internecie. Fajnie, że wytrwaliście do końca. Dzięki za oglądanie. Pamiętajcie, żeby obczaić grupę na Facebooku Dziara Tornie i zobaczyć moje social media, które pojawiają się na ekranie właśnie teraz. Za tydzień kolejna porcja z tej samej serii, bo najwyraźniej Wam się całkiem spodobała. To już tyle na dzisiaj. Widzimy się za tydzień o 17:30. Siema!